Dzisiaj opowiem wam coś na temat mastifa tybetańskiego, rasy pierwotnej górskich molosów, która jest owiana różnymi legendami. Pierwsza wzmianka o psie z Tybetu pochodzi z 1121 roku przed naszą erą, kiedy to lud Liu podarował cesarzowi Chin, Wu Wang, pięknego i masywnego psa. Pies ten wabił się Ngao i był on wytresowany do polowań. Co ciekawe, nie na zwierzęta ale na ludzi wszystkich kolorów skóry. O psie z ogromną głową, szeroką kufą, obwisłymi wargami i uszami wspominał już sam Arystoteles i Megastenesa w 327 roku przed naszą erą, którzy opisywali je jako psy indyjskie. Rasa tego psa niezwykle ciekawiła kynologów z Europy, jednakże przekazywali oni rozbieżne opisy ras. Różnorodność typów budowy i umaszczeń wynikała z izolacji geograficznej poszczególnych populacji. Na północno-zachodnich stokach Annapur hodowano psy całe czarne lub czarne podpalane, a dalej na wschód występowały głównie odmiany rude i kremowe. Mastiff tybetański do Europy trafił dopiero w 1895 roku. Otrzymał go cesarz niemiecki w darze od klasztoru Shipo. Pierwszy zarejestrowany mi szczeniąt urodził się w berlińskim Zoo w 1898 roku. Mastify tybetańskie pełniły funkcję stróżów oraz obrońców pałaców, klasztorów, a nawet wiosek. Co ciekawe, najbardziej ceniono psy czarne podpalane z jasnymi kropkami nad oczami, które miały być agresywne, zdolne do szybkiego ataku i nieulęknione w boju. Jednak psy te wykorzystywano do transportu towarów na wąskich górskich ścieżkach. Mówi się też o tragicznym okresie w dziejach tej rasy, który miał miejsce w 1959 roku, kiedy komuniści objęli rząd w Chinach. Rasa ta była tępiona i przetrwała jedynie w niedostępnych górskich enklawach. Mastif tybetański to duży pies o gęstej sierści, dłuższej na karku, która tworzy piękną grzywę. Muskularny tułów, zakręcony ogon dodają mu uroku. Wielkość tego psa mierzona w kłębie w przypadku psów wynosi minimum 66 cm, natomiast usług minimum 61 cm. Według wzorca sierść tej rasy określa się bardziej jakościowo niż ilościowo. Szata jest szorstka, gruba, włos na grzbiecie niezbyt długi, z gęstym i raczej wełnistym pod w zimie, który staje się rzadki w lecie. Samce noszą wyraźnie więcej włosa niż suki. Włos delikatny, ale szorstki, prosty i sterczący. Nigdy nie może być jedwabisty, lokowaty lub falowany. Szyja i ramiona mocno owłosione, o wyglądzie grzywy. Ogon puszysty i dobrze owłosiony. Tylne łapy dobrze owłosione w partiach górnych. Natomiast jeśli chodzi o kolor to jest to głęboko czarny, czarny podpalany, błękitny, błękitny podpalany, złoty od płowego aż do mocno rudego. Wszystkie kolory powinny być tak czyste jak to możliwe. Podpalanie od jasnego do głębokiego orzechu. Biała gwiazdka na klatce piersiowej jest dopuszczalna. Minimalne białe znaczenie na łapach również jest dopuszczalne. Znaczenie nad oczami, na dolnych partiach kończyn i od spodniej strony ogona. Znaczenia na kufie, tolerowane okulary wokół oczu. Jeśli chodzi o usposobienie tego psa, to w pełni jest oddane swojej rodzinie, jednak jest bardzo nieufny w stosunku do obcych. Niestety nie każdy nadaje się na opiekuna tego psa. Jego głęboka, zakorzeniona agresja i dzikość mogą sprawiać niedoświadczonym właścicielom wiele kłopotów. Źródła donoszą o poważnych pogryzieniach ludzi i zwierząt przez tybetańskie psy. Opisuje się je także jako półdzikie bestie pożerające ciała zmarłych mnichów. Współcześnie nie potwierdza się tak ekstremalnego wizerunku tej rasy. Świetnie sprawują się jako psy stróżujące. Swojego terenu pilnują nieustannie, a szczególną aktywność wykazują w nocy. Sam wygląd psa już wystarczy, by odstraszyć nieproszonych gości. Należy uważać, gdyż uśpioną agresję można obudzić niepoprawnym wychowaniem. Mastiff wymaga odpowiedniej socjalizacji pod okiem doświadczonego szkoleniowca, który zna specyfikę tej rasy. Dobrze prowadzony pies jest miły, tolerancyjny wobec innych, choć i tak zachowuje pewien dystans. Rasa ta kocha wolność i swobodę, kompletnie nie nadaje się do mieszkań. W okresie szczenięcym są bardzo niszczycielskie. Mastify tybetańskie mogą pochwalić się również nienagannym zdrowiem, mimo swoich rozmiarów nie mają tendencji ani do skrętu żołądka czy dysplazji sporadycznie pojawiają się problemy z niedoczynnością tarczycy i obwisłymi powiekami.